Jak ocenisz spotkanie ze Śląskiem, które w wykonaniu całej drużyny było bardzo nierówne? Pierwsza połowa świetna, druga połowa znacznie słabsza. No zgadza się, no tak jak mówisz, pierwszą połowę zagraliśmy bardzo dobrze, byliśmy agresywni zarówno w ataku, jak i w obronie i mieliśmy mało błędów, więc ten wynik poszedł i szybko zdobyliśmy przewagę. W drugiej trochę rozprężenia, trochę głupich strat i głupich decyzji pozwoliło im na powrót do gry, no ale kontrolowaliśmy to do końca, więc po prostu tak nierówno musimy to zniwelować i nad tym pracować. Przy takiej przewadze na tablicach to strasznie niska wygrana, co też wpływ na to miało właśnie aż 18 strat, chyba w tym sezonie na pewno wam się to jeszcze nie przytrafiło. No tak, no takich, właśnie tak jak mówię, takich strat, szczególnie głupich, jakichś w drugiej połowie rozprężenia, niewymuszonych przez przeciwnika, tylko z naszej własnej inwencji, było za dużo i na pewno musimy to jeszcze poprawić i się docierać, bo tak jak mówię, to jest nasz trzeci mecz w tym składzie i początek sezonu, no i musimy po prostu nad tym pracować. Jak czujesz się w drużynie, bo pełnisz już taką rolę pierwszoplanowo, można powiedzieć, na swojej pozycji, trener wystawia cię w pierwszej piątce i no i czasowo też wiele czasu spędzasz, tak? I w te trzy spotkania chyba tendencja zwyżkowa w twoim wykonaniu. Wiesz co, to, że w pierwszej piątce, to nie wiem, czy dlatego, że widzi mnie po prostu w pierwszej piątce. Myślę, że trener spychała, po prostu dostosowuje tą pierwszą piątkę do przeciwnika też i do ich jakichś tam warunków fizycznych i szybkościowych. Natomiast no, czuję się bardzo dobrze się zżyłem z drużyną i myślę, że daję z siebie dużo i myślę, że będę dawał jeszcze więcej. To, że gracie, że jeszcze nie mieliście okazji zagrać meczu w hali, w której trenujecie, ma jakiś wpływ na waszą grę? Wiesz co, no zawsze masz, jak masz komfort, że trenujesz na jednej hali i na jednej hali grasz, to jednak też te kosze są obrzucane, jednak znasz każdą klepkę na parkiecie i doskonale wiesz i dobrze się tam czujesz. Na razie wiesz, no jesteśmy na tyle dobrze przygotowani, że wchodzimy dobrze w mecze i je wygrywamy, więc jak przyjdzie hala, będzie tylko lepiej. Znałeś wcześniej trenera Spychałę ze wspólnej pracy. Coś się zmieniło w jakim podejściu do drużyny, do przygotowań? Wiesz co, nie tyle co się zmieniło, co ma po prostu szerszą paletę, że tak się wyrażę, zawodników. Tak? Jest dużo więcej zawodników, dużo dobrych, klasowych zawodników. Na każdej pozycji ma praktycznie po dwóch, trzech i może sobie ma ten komfort przetasowywania nimi, więc jak tylko dojdziemy do pełnego składu i wszyscy wrócą z problemów zdrowotnych, to myślę, że po prostu będzie miał większy komfort. Natomiast treningi się nie zmieniły, podejście do koszykówki jest to samo podobne. Dużo zwraca uwagę po prostu na dokładność i na to, żebyśmy grali coraz lepiej i coraz agresywniej bronili. Więc tak jak mówię, no, gra to samo. Przed wami mecz na szczycie, jedziecie do Krosna w sobotę, w niedzielę mecz Miasto Szkła Krosno, Legia, dwie niepokonane drużyny, które chcą awansować. To też czujecie już to, czy dopiero będziecie czuli przed spotkaniem? Także wiadomo, że to sezon zasadniczy, ale chyba jednak mecz jakiejś takiej wyższej rangi. No wiesz co, no mecz szczególnie, że na wyjeździe bardzo ważny i tam urwać się zwycięstwo będzie bardzo ciężko, to będzie bardzo trudny mecz. Natomiast no już jesteśmy na niego przygotowani i na pewno ten tydzień bardzo mocno się na nim skupimy. To też jest taki mecz, gdzie twoja gdzieś tam skupienie jest na wyższym poziomie i starasz się, żeby każda akcja miała znaczenie i każdą akcję wykonać jak najlepiej. Więc myślę, że będziemy na to gotowi. Myślę, że ten przygotuje nas optymalnie do tego meczu i tak jak mówię, będzie to twardy mecz. Dzięki za rozmowę. Dzięki.